Witam wszystkich Państwa serdecznie na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji pięciolecia naszego projektu, projektu edukacyjnego, który realizowany jest pomiędzy Archiwum Państwowym w Koszalinie a Miejskim Zakładem Komunikacji w Koszalinie. Są z nami również obecne pani Maria Czesyk, sekretarz miasta, i pani Aleksandra Ciesielska, członek zarządu MZK w Koszalinie. Szanowni Państwo, projekt nasz zaczął się 5 lat temu. Propozycja takiej współpracy wyszła od strony pana prezesa MZK, pana Wacławskiego. Pan prezes zaproponował, abyśmy jako archiwum przejęli, nazwijmy to, wnętrze tego autobusu, po to, żeby móc pokazywać w przestrzeni miejskiej ciekawe materiały archiwalne w postaci wystaw. My staramy się, aby te materiały były ciekawe dla mieszkańców Koszalina. Dla nas jest to taka forma edukacji. Pokazujemy dokumenty związane z historią Koszalina, z historią regionu. Staramy się je prezentować, też wybierać takie, aby one były atrakcyjne wizualnie. Bardzo dużo tam jest fotografii prezentowanych i wystawy dotyczą jakichś rocznic historycznych albo okazji. Jak są wakacje, prezentujemy archiwalne zdjęcia Koszalina w takim okresie letnim. Osoby podróżujące tym archibusem też bardzo często dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wiem, że bardzo sympatycznie wśród mieszkańców ten projekt jest odbierany. Sandra. Rzeczywiście dziękujemy za umożliwienie nam współpracy przez te 5 lat. Jest to naprawdę bardzo ciekawy projekt takiej mobilnej galerii, która jeździ i wielu naszych pasażerów przekazało nam informację zwrotną, że to naprawdę ciekawy pomysł. Szczególnie jeżeli ktoś jedzie do pracy rano, ileś tam 20 minut spędza w autobusie, no zawsze jest ta możliwość zapoznania się z takimi ciekawostkami. Bardzo fajnym oddźwiękiem to do nas wraca z wieloma pochwałami i tutaj ukłon w stronę Archiwum Państwowego, że te materiały są naprawdę ciekawe. Jest wiele anegdotek, jak ludzie na przykład oglądali plaże nasze tutaj gdańskie, jak one wyglądały przedtem, jak wyglądają teraz. Różne wspomnienia są o ludziach, którzy zapoczątkowali pierwszych mieszkańców Koszalina. Naprawdę warte jest zauważenie tego, że to się po prostu pasażerom podoba. I za to serdecznie dziękujemy. Ja też chciałabym, bo to jest okazja, abyśmy powiedzieli o konkursie, który z tej okazji organizujemy. Konkurs fotograficzny, który jest organizowany również z MZK w Koszalinie. Od 16 sierpnia do 31 sierpnia zachęcamy mieszkańców do robienia zdjęć archibusa. Konkurs nazywa się pod nazwą, jest Złap archibus, zrób zdjęcie. I prosimy o wysyłanie tych zdjęć na adres mailowy, który będzie podany na stronie naszej facebookowej i na stronie internetowej. Wystarczy właśnie wysłać to zdjęcie. Będą ciekawe i cenne nagrody ufundowane przez nasze archiwum i przez MZK. Także jesteśmy ciekawi, jak odbierają ten projekt mieszkańcy miasta. Mam nadzieję też, że w formie komentarzy pod postami, które będą u nas wrzucane, też będą się dzielić swoimi spostrzeżeniami i może pomysłami.